W słoneczną sobotę 18 lipca w wodach Jeziora Cichowskiego rozegrano zawody pływackie. Istotną rolę podczas tej imprezy odegrała miejscowa drużyna WOPR. Witam serdecznie. Tak jak tutaj jesteśmy, znajdujemy się na plaży głównej w Cichowie i mamy tutaj już praktycznie już kolejną edycję zakończoną wpław przez Cichowo. Jest to już 11 edycja na 1500 i tutaj startowało 27 zawodników. Naprawdę rywalizacja była bardzo wspaniała. Nasza tutaj rola polegała na tym, żeby po prostu to tylko zabezpieczyć. Wraz oczywiście tutaj z naszymi kolegami z OSP Krzywiń, z OSP Mościszki, za które po prostu bardzo tutaj serdecznie dziękuję. No, współpracujemy już tutaj praktycznie od 11 lat i naprawdę bardzo wysoki poziom tutaj panowie reprezentują i też tutaj nawet panie, bo też dzisiaj była jedna tutaj koleżanka z Mościszek. Co do Grand Prix, to mieliśmy tutaj 84 zawodników na 3000, no i akurat tutaj jeden zawodnik dostał takiej kontuzji, no przykurcz mięśnia czwórki i musieliśmy go podjąć na pokład, ale cały szczęśliwy, trochę zmęczony wrócił, zadowolony był. Także myślę, tutaj też bardzo chcę tutaj podkreślić, że dużą rolę tutaj w organizacji tych zawodów też tutaj wspiera nas gmina Krzywiń, bo bez tego wsparcia po prostu no, nie byłoby tej imprezy, nie? Taka lokalna, fajna impreza. Myślę, że też dzięki tej współpracy my się rozwijamy, ale też tutaj chcemy promować tą gminę, te przede wszystkim te kąpieliska, które mamy, bo mamy tutaj trzy kąpieliska. Jedno jest w Krzywiniu, dwa w Cichowie i na Głównej Plaży i na Zaciszu. Ale gmina Krzywiń to nie jedyny partner, który brał udział, który włączył się do organizacji. Bez pomocy Polskiego Związku Pływackiego ta impreza nie miałaby racji bytu, prawda? Oczywiście. Tutaj też chciałbym podkreślić, że sędziowie nam teraz właśnie tutaj też gratulowali tej współpracy, bardzo owocna, też dziękują. My jesteśmy praktycznie teraz drugą edycją, bo w Kiekszu było tydzień temu te 3000 metrów, także też tam poziom zabezpieczenia był profesjonalny, na wysokim poziomie. My no, staramy się też nie uciekać od tego odpowiedzialności, ale też chcemy to też robić profesjonalnie, nie? Żeby nie było żadnych takich wypadków. Czy z roku na rok ta impreza cieszy się coraz większym powodzeniem, czy jest jakiś konstans i ta liczba zawodników jest mniej więcej taka sama? No tutaj mogę powiedzieć tak, że no, w dobie tej pandemii, tego koronawirusa liczyliśmy, że będzie troszeczkę mniej tych zawodników, ale no, frekwencja była w skali tych wszystkich zawodów, co organizujemy tutaj na Grand Prix, była naprawdę bardzo wysoka, bo było aż 84 zawodników, gdzie w tamtym roku było gdzieś około 40-50, także z roku na rok widać jednak to ta impreza ma jakieś racje bytu i się podoba to zawodnikom tutaj, przyjeżdżanie tutaj, bo nawet mieliśmy, jak się dobrze pamiętam, na 1500 był mistrz świata, pan Wojdak, i on przyjechał tutaj do nas aż 400 km z domu, także miał troszeczkę do przejechania. Artur Wojdak, legenda polskiego pływania. Jego udział i wzrost popularności sprawia, że możemy domniemywać, że impreza będzie kontynuowana. No ja też tutaj liczę na to, że w przyszłym roku się spotkamy przy takiej pięknej pogodzie w tym samym gronie. I tutaj chciałbym też podziękować panu Jackowi burmistrzowi, tak jak mówiłem wcześniej, że bez tego wsparcia gminy to nie miałoby po prostu racji, żeby się odbyło. Keep your head up, 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 you'll be okay. A beautiful day waiting for you. Just open your eyes, you'll see it's true.